No i pójdę na siłownię pewnie, no bo już się umówiłem wstępnie z ziomeczkiem takim, że będę z nim chodził. Tylko wtedy będę musiał coś ze streamami zrobić, nie wiem o jakich godzinach będziemy chodzić. Czy myślę o tym, że wszystko jest teraz? Chyba my! Mama będzie na siłownię chodził. Fajnie. Gdzie to było? To to? Siema, tutaj jak widać, siłownia numer jeden. Elegancki, na klatce prawdziwego szczura. Jakieś prążki, ale nie wiadomo, czy są to prześwitujące żebra, czy włókna mięśniowe. No i ciężar też jakiś podejrzany. Za duży moim zdaniem. Pewnie jest doczepiona tutaj jakaś linka. Kolejny szczur, chudzielec jak widać. Mało męska krata na brzuchu, piorun na barku, co może świadczyć o powiązaniu z jakimiś lewicowymi bojówkami promującymi dietę wegańską. No i hantle też jak widać, mało męskie, kilogramowe i różowe, jak na chudego szczura przystało. Kolejny, moim zdaniem bliżej mu do szczura bojowego niż do typowego chudego szczura. Jest to taki typowy szczur po pierwszym cyklu na kreatynie. Jak dla mnie trochę za dużo. Pierwszy cykl na kreatynie. Boże święty. Prawdziwy. Spokojnie można policzyć na nim wszystkie żebra. Włosy także długie jak u poprzednika. Klatka prawidłowo zapadnięta. Jezus. Nawet sztangi nie potrafił poprawnie utrzymać. Myślę, że nawet z utrzymaniem wiosła od kajaka, nowenki na rybach miałby on duży problem. Ile ważysz? 49. Ile mierzysz? 170. O mój Boże. A gdzie było to z lodówką? Tu? Numer 2. Tak, to to. To będzie mama na siłowni, jak się wpierdoli. I kolejne gwiazd elegancki na siłowni. Oczywiście wyciskanie lodówką, więc można tam schować prosiaka i od razu zrobić dropseta. Zrobić parę powtórzeń, zjeść prosiaka i dalej robić powtórzenia. I na koniec Boże święty, to jest inny kurwa wymiar.